Kiedy czasy są niepewne, tak jak ostatnio, klienci podejmują decyzje zakupowe trochę inaczej. Posłuchaj, co możesz zrobić, żeby dopasować się do tych zmian. Hej, tu Marek Jankowski, a to jest Mała Wielka Firma. Podcast dla solo przedsiębiorców, którzy chcą przyciągać lepszych klientów. Jeżeli w czasie słuchania znajdziecie ochota, żeby coś zanotować, ale nie masz warunków, bo akurat odkurzasz salon, prowadzisz swoje ulubione Porsche, albo wypisał ci się długopis. Spokojnie. Nie ma potrzeby panikować. Streszczenie rozmowy, wszystkie linki i prezent do pobrania znajdziesz na stronie mała firmapl ukośnik 412. I nawet nie musisz zapamiętywać tego adresu, bo jest też w opisie tego odcinka. Zanim zaczniemy, szybka informacja. Dzisiejszy odcinek ukazuje się 10 października 2022. Wszystkiego najlepszego mamo z okazji urodzin, to jedna sprawa, a druga właśnie dzisiaj startuje sprzedaż mojego kursu dla podcasterów Podcast Pro. Uczę w nim, jak od podstaw stworzyć podcast, który wzmocni Twoją markę i przyciągnie najlepszych klientów. Sprzedaż nie potrwa długo, tylko do 19 października. Wszystkie informacje, ceny i link do zakupu znajdziesz na stronie podcastpro.pl. I ten link również umieściłem w opisie tego odcinka, więc nie musisz go pamiętać, ale warto podcastpro.pl. Teraz temat główny: ostatnio, coraz częściej dostaję wiadomości w stylu. Zajmuję się fotografią, projektowaniem graficznym, wystrojem wnętrz, dietetyką itd., wstaw dowolną branżę i ostatnio mam spory spadek zapytań. Klienci przestali kupować. Dlatego w tym odcinku porozmawiamy o tym, co zmieniło się ostatnio w zachowaniu klientów i jak się do tego dopasować. Czy niektóre usługi, jak na przykład wystrój wnętrz, są w kryzysie skazane na porażkę? I na co zwrócić uwagę w komunikacji swojej marki? żeby skuteczniej sprzedawać. Porozmawiam z człowiekiem, z którym przez pierwsze lata współtworzyliśmy ten podcast, w związku z czym ma on dożywotni tytuł honorowego współprowadzącego małą wielką firmę, zarabia na życie opowiadaniem historii, buduje silne marki, doradza startupom i innym firmom, jest właścicielem agencji Midea, a nazywa się Paweł Tkaczyk. Dzień dobry, Pawle, co ostatnio czytałeś? Dzień dobry, Marku. Ostatnio czytałem książkę, która nazywa się Pierwszy Wyznawca. I to jest książka o masowych ruchach politycznych, społecznych itd. Napisana w ogóle w latach 50. ubiegłego wieku. Więc. Chyba nawet jeszcze przed śmiercią Stalina, wydaje mi się. Zupełnie poważnie mówię, dlatego że, że jeden tam z ruchów to jest... To ma znaczenie. Tak, znaczy tam jest bardzo duży wpływ właśnie na nazistów, w sensie jest świeżo po wojnie i koleś analizuje to jako ruch społeczny. Pokazuje też komunistów, natomiast pokazuje komunistów w taki sposób, że no, odnoszę wrażenie, że Stalin jeszcze żyje. Mhm. Um, to jest książka, wiesz co, powiem ci tak, literacko świetnie, jest tam mnóstwo insightów takich dotyczących tego, w jaki sposób takie ruchy społeczne powstają, mój ból z nią jest taki, że tam jest zero badań. W sensie takim, że mm, to jest analiza na podstawie widzi mi się autora i ja widzę rzeczy, które rzeczywiście są tam dosyć głębokie. Jest kilka fajnych cytatów, które sobie gdzieś tam powypisywałem. Są na przykład e, analizy tego, kto powinien przewodzić ruchowi, że w kolejności są typy liderów na przykład, żeby e, ten ruch nie umarł za wcześnie. Natomiast no niestety siłą rzeczy nie ma żadnych badań na ten temat, więc, więc trochę mnie to boli. Znudził ci się marketing, otwierasz sektę. Nie, sekta jest przedłużeniem marketingu w sensie takim, że na przykład bo robię to w ramach przygotowania się do mojego wystąpienia na I Love Marketing, a na I Love Marketing będę mówił właśnie o kultach, będę mówił o y, sektach, będę mówił o społecznościach, dlatego że tak naprawdę społeczność jest pewnym stadium kultu a budowanie społeczności w marketingu jest w tej chwili mega ważną rzeczą, więc im lepiej poznasz mechanizmy, które tym rządzą, nawet na takim dosyć odjechanym poziomie, tym lepszy jest w budowaniu społeczności, więc przydaje się. Chciałem dzisiaj z tobą pogadać o premiumizacji marketingu, bo to jest taki termin, słyszę. który ostatnio starasz się zaszczepić w społeczeństwie i starasz się przekonać ludzi, że ponieważ jest ciężko i jest kryzys, to, że warto iść w marki premium. Tak jest. Więc jako do fachowca od y, marketingu, jako do y, szanowanego autora książek, wykładowcy, mam do ciebie pytanie. Pogieło cię? Myślałem, że będzie bardziej brutalnie. Czułem, że idzie, nie, ale myślałem, że będzie bardziej brutalnie. E, nie, nie pogięło mnie, dlatego, że y, tak pokazują badania, to znaczy, że kryzysy, cykle koniunkturalne, tak naprawdę wysokie i niskie, przychodzą i odchodzą. I to nie jest pierwszy kryzys, w którym uczestniczymy. Rany nagrywaliśmy podcast po poprzednim tak. kryzysie i mieliśmy taki odcinek kryzysowy. I w sumie badania, na które się powołujemy są z tamtego okresu kryzysowego. Natomiast one mówią tak, konsument, który ma... Może nie tyle od razu mniej pieniędzy, bo on nie ma mniej pieniędzy, tak? Natomiast. E, niechętniej wydaje. Niechętniej wydaje. Uważniej ogląda każdą złotówkę mm, i on tę złotówkę decyduje się już nie wydać frywolnie, tylko on ją wydaje albo najtaniej, czyli mhm. nie zależy mu na produkcie i usłudze, kupuje najtańsze, jakie istnieje, albo wydaje na najlepsze. To, to jest jakby jeden kawałek tej układanki, a drugi kawałek tej układanki to jest coś takiego, co w ekonomii nazywa się efektem skobla. Efekt Skobla mówi: To w ogóle Polacy robili badania w latach 90., w ogóle nad na, na, na tym cudowne badania, że w momencie, kiedy mamy na przykład do czynienia z hiperinflacją, mamy do czynienia z y, pogorszeniami się warunkami bytowymi, to my dużo chętniej rezygnujemy z dóbr podstawowych niż luksusowych. Polacy robili te badania właśnie w czasie hiperinflacji w latach 90., i z tych badań wyszło na przykład, że ludzie kupują tańszy chleb, ale nie rezygnują z abonamentu, wtedy tak się nazywała telewizja satelitarna. <głos> <Okay>. <głos> Dzisiaj byśmy powiedzieli Netflix, <noise> tak. tak? Ale wiesz, ludzie kupują tańsze, podstawowe produkty, chleb, jakieś tam, nie wiem, mleko czy cokolwiek, ale nie rezygnują z abonamentu na, abonamentu na Netflixa. Więc w momencie, kiedy masz dobra luksusowe, to kurczę blade, jesteś naprawdę w bardzo dobrej pozycji. To widać, zresztą mam paru klientów z gatunku dóbr luksusowych i oni... Pomimo tego cyklu, który mieliśmy, pandemia, wojna i teraz hiperinflacja, notują wzrosty cały czas. To jest, to jest na przykład niesamowite. To czekaj, może warto powiedzieć, co ty rozumiesz przez dobra luksusowe albo marki premium? Bo być może. To no, nie wszyscy jesteśmy na tej samej stronie. Okay. Czy to znaczy, że nie wiem, sprzedaje się więcej Rolls-Royce'ów i Bentley'ów i, Bentley i Mustangów? Czy chodzi o inne dobra luksusowe i inne marki premium? Znaczy to kilka. Generalnie to, co wychodzi z tych badań, to jest to, że w kryzysie ginie w ogóle klasa średnia. Klasa średnia, która jest pomiędzy tym najtańszym, a tym najlepszym. Czyli jeśli prowadzisz firmę, i byłeś do tej pory dosyć swobodnie wymienialny, tak? Czyli byłeś jedną z piekarni na osiedlu, a byłeś dosyć swobodnie wymienialny na inne, to zginiesz. Dlatego, że ludzie albo pójdą do tej najtańszej piekarni, albo pójdą do tej najlepszej, co do której są przeświadczeni. I teraz, kiedy rozmawiamy o premium, nie rozmawiamy o tym, że to musi być hiperdrogie, dlatego, że jest różnica między Rolls za milionów parę, a kremem pod oczy właściwie, za e, złotych parę set, Aha. nie? E, I to też jest dobro luksusowe, więc, więc to. Między bułką premium tak naprawdę za złoty parę, nawet nie paręnaście, ale dobra, chlebem za parę naście, e, a no, tym rolls Więc Więc tutaj są kategorie i wewnątrz tej kategorii, skąd to się w ogóle bierze? Masz różny rodzaj konsumentów. Tych, mhm. którzy... Albo mają wywalone na daną kategorię, bo się po prostu na tym nie znają i specjalnie ich to nie obchodzi. Takich konsumentów nazywamy maruderami. I oni generalnie kupują najtańsze, dlatego że jest im wszystko jedno. Po drugiej stronie masz konsumentów, którzy. Znają się na tej kategorii, oni czytają etykiety na jogurcie i po prostu potrafią powiedzieć, co robi każdy z tych składników. To są konsumenci premium, mm -hmm. a pomiędzy nimi w normalnych warunkach istnieje klasa średnia, która kupuje dla Nie najtańsze, ale też nie Dokładnie najdroższe. tak. Natomiast właśnie problem polega na tym, że w kryzysie ta klasa średnia się rozwarstwia i część z tych ludzi idzie w kierunku najtańszego, a część idzie w kierunku najlepszego. No ale jeżeli oni są w tym środku początkowo, dlatego że nie znają się tak naprawdę na tych produktach, więc wybierają bezpieczny środek, to jak przychodzi kryzys, to oni ci dalej nie znają. Nie, właśnie o to chodzi, widzisz, zaczęliśmy rozmawiać o tym, że oni uważniej oglądają każdą złotówkę. Aha. I teraz to jest metafora oczywiście, ale oni się bardziej zastanawiają nad produktem. Do tej pory na przykład, nie wiem, kupowałeś mleko, herbatę czy cokolwiek, jeśli nie jesteś tym rodzajem konsumenta, który uważnie czyta etykiety, nie zastanawiałeś się nad tym specjalnie. Hmm. Zupełnie poważnie. Kupowałeś książkę nawet, yy, to nie zastanawiałeś się, w której księgarni tę książkę kupić, bo różnica między poszczególnymi książkami w różnych księgarniach nie była specjalnie duża, więc brałeś pierwszą z brzegu, nie? E, na lotnisku brałeś. <grych> Znam to, nie? E, a teraz, ponieważ tych pieniędzy gdzieś tam w głowie jest mniej, bo to jeszcze nawet tak, portfel w portfelu, tak. w głowie jest mniej, to mówisz, kurczę, badę, na tym mogę oszczędzić ten produkt jest dokładnie taki sam jak inny, więc kupię go taniej, bo, no właśnie, będę miał więcej pieniędzy w przyszłości. Okej, okay, czyli z tego, co mówisz, wysnuwam taki wniosek, że te powody, dla których nasze zachowania zakupowe się zmieniają, są trochę nieracjonalne. Bo, tak. Bo, no, ani nam nie ubyło jeszcze pieniędzy w portfelu, przynajmniej no, części, części ludzi, mm -hmm. ani te produkty się nie zmieniły, mm -hmm. więc jakie są powody, dla których my teraz kiedy jest ciężej, zdecydujemy się na dobro A albo dobro B. Znaczy, nie wiem dlaczego podkreślasz tę nieracjonalność, bo my w czasach niekryzysowych tak też się zachowujemy tak, tak. nieracjonalnie. Także na, najlepszy przykład mój to jest e, cukier. Mhm. E, gdzie analizujesz sobie ceny cukru, znaczy musisz być normalny, żeby analizować ceny cukru, ale no, ja, ja tak robię. I się okazuje, że e, ten cukier kosztuje drożej. W ogóle były te wszystkie kryzysy cukrowe. Mhm. Cukier jest tańszy. Niż był w zeszłym roku. Nie było żadnych niedoborów cukru. Poza tym, oczywiście, na samym końcu dystrybucji, kiedy ludzie z Lidla wykupywali. Ale kurczę, blady, cukier jest droższy, właśnie dlatego, że myśmy sobie sami wmówili, że, że będziemy go gromadzić czy, czy cokolwiek innego. Więc wracając do Twojego pytania, tak my się zachowujemy bardzo mocno nieracjonalnie. W kryzysie również te nieracjonalności po prostu przesuwają się w inne miejsce. Mm, dobra. To w takim razie. Jeżeli ja do tej pory byłem w tym środku, bo on mi zapewniał bezpieczny byt, a ten środek znika. To no, na zdrowy rozum powinienem coś zrobić. Uh -huh. Znaczy, albo powinienem się przesunąć w kierunku najtańszych rzeczy, albo w kierunku rzeczy premium. Tak. I pytanie brzmi, czy to w ogóle teraz da się zrobić w krótkim czasie? No, jest znaczy w, w krótkim czasie, prognozy pokazują. Że inflację na przykład podwyższoną będziemy mieli w okolicach dwóch lat. Mhm. Więc y, to y, wojna nie potrafię podać w ogóle y, horyzontu mhm. czasowego i nawet tego, czy ona będzie eskalować, czy deskalować. Więc y, mam takie cudowne japońskie powiedzenie, jakby będę nawalał japońskimi powiedzeniami. Japończycy mają takie powiedzenie, kiedy jest najlepszy dzień, żeby posadzić drzewo. To jest najlepszy dzień, żeby posadzić drzewo, był 10 lat temu. E, a drugi najlepszy dzień, żeby posadzić drzewo, jest dzisiaj. E, więc jeśli nie robiliście tego 10 lat temu, to dzisiaj jest najlepszy dzień, bo e, od, odpowiadając na Twoje pytanie, jasne, że nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Natomiast e, odkładanie tego na później sprawia, że za rok będziesz sobie pluć w brodę, że no, nie zacząłeś dzisiaj. Więc, więc e, tutaj absolutnie uważam, że powinniśmy. Powinniśmy zacząć inwestować właśnie w taką strategię przesuwania się. Ja bardzo mocno rekomenduję w kierunku premium, no bo przesuwanie się w kierunku tego najtańszego wymaga mniej więcej tyle samo pracy. Ludzie, ludziom się wydaje, że wiesz, bycie najtańszym to jest po prostu obniżenie cen. No ale jakby zjeżdżasz z marży, mniej zarabiasz, jest gorzej. E, więc taka porządnie zrobiona strategia dominacji cenowej to jest walka po stronie kosztów dużo bardziej niż, niż po stronie cen. E, I ona też jest długotrwała. Natomiast e, z powodów. No właśnie nie, nie wiem, czy, czy powinienem ci wyjeżdżać, ale są cztery takie podstawowe budulce dobrze skonstruowanej ceny. Mm -hmm. nie? E, jak się przygotowaliśmy do tego podcastu, to tam gdzieś było na końcu, ale do, muszę ci jak, tak naprawdę teraz o, o tym powiedzieć. Teraz pierwszy to jest koszt. Tak? E, koszt wytworzenia. E, drugi, to jest wartość dla konsumenta. Trzeci to jest sposób, w jaki on opowiadasz, a czwarty, to są ceny u innych. E, I teraz w momencie, kiedy e, Twoja cena końcowa jest oparta tylko i wyłącznie na koszcie, a te koszty z powodu inflacji, niedoborów, czy, czy innych rzeczy rosną, to siłą rzeczy tak naprawdę nie masz za bardzo wyjścia, musisz podnosić ceny. Natomiast, jeśli twoja cena była oparta na czterech filarach, z czego część jest naprawdę nieracjonalna, tak? Znaczy opowieść, którą serwujesz klientowi, nieracjonalna, wartość dla klienta nieracjonalna, ceny konkurencji Wrzucam tego wora pół na pół, racjonalne, nieracjonalne. E, w sensie nie wszystkie produkty powinno się opierać o ceny konkurencji, ale mając cztery filary, w momencie, gdy koszty ci rosną, jesteś w stanie utrzymać końcową cenę, no bo zdejmujesz właściwie z pozostałych trzech. E, I to jest mega wygodne, tylko że właśnie, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, to jest trochę późno. O ile klienci w normalnych warunkach, no bo jakby zakładam, że obecne warunki są trochę nienormalne z różnych powodów, więc jeżeli klienci w normalnych warunkach byli w tym bezpiecznym środku i wiedzieli, że te droższe produkty to są premium, te tańsze to są no, te, powiedzmy, podstawowe i najtańsze właśnie, a w związku z istniejącymi czynnikami zewnętrznymi wszystkie ceny rosną, mhm. To, czy w głowie klientów nie, nie jest tak, że teraz w zasadzie wszyscy mają drogo? Więc, niby, wszyscy są trochę bardziej premium, no bo klient ocenia e, jakość po, po cenie. Wszyscy mają trochę drożej, ale to wcale nie znaczy, że ta jakość im się podniosła. Więc, jak ja jako klient, patrząc na świat, który generalnie drożeje, mam w obecnej sytuacji wybrać markę premium? Czym ja się mam kierować, jeżeli nie ceną? Bo wszyscy mają drożej. No tak, tylko że wtedy na przykład kierujesz się cenami u konkurencji. Mm -hmm. e, bo masz rację, my do cen podchodzimy bardzo em, w odniesieniu do innych, więc ja nie wiedząc ile coś kosztuje, e, ja, ja to stosuję do benzyny, tak? znaczy, że ceny benzyny zmieniają się tak bardzo, że ja wiem czy tankuję premium, nie dlatego, że dzisiaj płacę 6, 7, nie wiem czy 8 płaciłem, było takie, nie pamiętam. By, gdzieś na niektórych stacjach podobno było, Tak. E, tylko no, porównuję dzisiaj ceny pomiędzy równy, różnymi stacjami. Dobra, kupiłem drogo, kupiłem taniej, Dlatego, mm -hmm. że gdybym ja dzisiejszy mówił do mojego z zeszłego roku stary kupuje benzynę za 7-16, to bym powiedział, chyba cię pogięło. A ja bym powiedział nie, nie, to okazja jest. Dzisiaj to jest okazja. nie, Także właśnie o, o to mi chodzi. Więc więc my absolutnie używamy, bardzo często używamy ceny jako, jako pewnego rodzaju wskaźnika tej premiumizacji, ale z drugiej strony mamy te wszystkie poza podstawowe wskaźniki marki. Naturalny snobizm, na przykład o, o tym pisał Blum w książce Przyjemność. Czyli na przykład my uznajemy za produkty premium takie, które, o których ktoś nam powiedział, a propos tej opowieści, ktoś nam powiedział, że jest ich mniej na świecie. Albo, że są mega trudne do wykonania. No bo, wiesz, kupujesz sobie mleko od krowy, takiej zwykłej, najzwyklejszej, które po prostu przechodzą, daje mleko, nie? A kupujesz takie od krowy, która Naprawdę nie da się wydoić. One są, to są dzikie krowy, które gdzieś tam po stepach Argentyny biegają. I to jest, wiesz, czujesz w tę to jest mleko premium, nie? Ktoś dopadł tę krowę, yy, musiał ją zahipnotyzować i, i dopiero wtedy ona się daje wydoić. Ta hipnoza trwa przez 6 minut naprawdę. Tego mleka jest bardzo mało na świecie. Za to zapłacisz więcej, nie? Także... E, no dobra, to tak. Jeżeli chcę pójść w kierunku premium... No, i wiadomo, że ceną się za bardzo nie wyróżnię, w tym sensie, że wszystkim drożeje, więc u mnie też. Więc... Nie, no możesz tak naprawdę. Właśnie chodzi o to, ja że. Przegnę, to mogę, ale. Tak, to... właśnie, jak przegniesz, no. ale yy, ponieważ im, im wszystko jest droższe, tym my mniej odczuwamy tę subiektywną różnicę, to mm -hmm. to jest moment, żeby podnieść marżę, właśnie. E, to znaczy, że wiesz, jak benzyna kosztuje 2 zł, to 50 groszy na benzynie, jak zarabiasz więcej. E, to ludzie to widzą i się pukają w głowę. Jak benzyna kosztuje 7 zł, to 50 groszy nie jest już tak naprawdę yy, paradoksalnie takim wielkim pieniądzem. No dobra, to odkładając ceny na moment, czego robić więcej, a czego robić mniej w obecnej sytuacji, żeby przekonać do siebie klientów. Wiesz co? Odpowiedź jest trochę skomplikowana, dlatego że odpowiedź brzmi, to zależy od tego, co robiłeś do tej pory. Okay. I, I żeby prze, przez to cię przeprowadzić, musimy sobie pogadać o takim koncepcie, który nazywa się Love Brand. Mm -hmm. e, Love Brand y, standardowo w marketingu to jest troszeczkę więcej niż marka. I o tym rozmawiamy, jak mówiłem, marka premium, tak? E, e, I teraz Love Brand funkcjonuje na takim wykresie, gdzie mamy dwie osie? Z jednej strony jest oś szacunku, niski, wysoki, mhm. a z drugiej strony jest oś miłości, niska, wysoka. I teraz y, masz dwie osie, dwa podziały, cztery pola. Niski szacunek, niska miłość to jest pole, które nazywa się commodity. E, towary, które są wymienne na inne. Y, Mąka. Tak, dokładnie, nie? po prostu. Wysoki, mm, wysoka miłość, niski szacunek to jest coś, co nazywa się moda. To znaczy, rzeczy, które ludzie kupowali z przyjemnością, bez sensu, e, impulsywnie i tak dalej, i tak dalej. Zaraz, zaraz do tego wrócimy. Jakiś czas temu fidget spinnery. Wy... Fidget spinnery były absolutnie modą, nie? Więc, więc to. I jest dużo produktów, które myśmy kupowali, dlatego, że one nam po prostu sprawiają przyjemność. Niska miłość, a wysoki szacunek, to jest coś, co tradycyjnie określałem mianem marka. Czyli coś, w co ja wierzę, coś, co ma wysokiej jakości produkty, natomiast ja specjalnie tego Nie kocham. Mhm powiedziałbym Samsung. Mm -hmm. tak? Dobre produkty, natomiast nie mam do nich miłości. Nie znam nikogo, kto sobie by wytatuował Samsunga z takiego czy innego powodu gdziekolwiek. Nie? Ale jeżeli ktoś sobie wytatuował, to nie potępiam. Nie potępiamy, nie oceniamy, nie? Natomiast na samej górze tej hierarchii jest właśnie Love Brand, czyli wysoka miłość, wysoki szacunek. I do tego miejsca powinniście dążyć. Teraz pytałeś, czego robić więcej, czego robić mniej. Jeśli byłeś modą. To powinieneś więcej mówić o racjonalnych powodach, do których powinienem Cię kupić, bo do tej pory mówiłeś tylko o emocjonalnych, nieracjonalnych. Nie? Mm -hmm. Jeśli byłeś marką, i do tej pory to wystarczało, to powinieneś więcej mówić o nieracjonalnych powodach, czyli dać ludziom powód, żeby cię kochali. Stąd te wszystkie trendy, marki, które podążają za wartościami itd., bo marki, które wybudowały szacunek, próbują tak naprawdę stać się love brandami. To jest najczęstsza droga. Natomiast, okej, okay, no, są też drogi od mody do właśnie love brandu, więc odpowiedź na twoje pytanie brzmi, jeśli do tej pory byłeś modą, więcej racjonalnych argumentów, jeśli do tej pory byłeś marką, więcej miłościowych argumentów. No dobra, co jeżeli byłeś commodity i tak naprawdę no, niczym szczególnym się nie wyróżniałeś, nie wybudowałeś marki do tej pory? To to jest najdłuższa droga, którą musisz przejść i teraz albo... Znaczy, zastanawiam się, czym ją przechodził. Zupełnie poważnie. To znaczy, droga od mąki do love brandu jest stosunkowo <gryzysie> długa. <gryzysie> poważnie mówię. I teraz... To jest kryzy... droga przez mąkę. Droga przez mąkę, <gryzysie> absolutnie. E, e, I teraz w kryzysie zastanowiłbym się, czy na przykład nie pocisnąć standardowych 4P marketingu, czyli tych takich racjonalnych korzyści z używania produktu, po to, żeby właśnie lepiej robić rzeczy, które do tej pory robiliśmy, niż cisnąć w love brand, który naprawdę jest dosyć odległy. Okej, okay, a jeżeli jestem Love brandem, to już nic nie muszę robić? Po prostu? Nie, no fajnie Spiję byłoby. Śmietankę? Znaczy, tak i nie. Mm, love Brand, y, ponieważ charakteryzuje się elementem miłości, jest efemeryczny. Znaczy, przyjmuje założenie, że nie potknęła ci się noga na produktach, tak? Twoje produkty nie stają w płomieniach. Nie, poważnie, jakby Tesla ostatnio czytałem. To, to, ten. Coraz pojawia się takie właśnie doniesienie. Mój sąsiad e... z naprzeciwka ma Tesla. Czy no więc... wiesz, jak Tesla parkuje? Negocjonalnie. No, ale jakbym miał ducha za, za oknem, uh -huh. bo jest taki. Uważnie. <grym> Dobra, no to teraz uważaj. W sieci ostatnio któryś kolejny filmik wypłynął. Tesla, która. Sama się zapala, bo te baterie jednak w jakiś sposób stają w płomieniach, rzadko, bo rzadko, ale jednak, blokuje się. Nie pozwala ci otworzyć drzwi od wewnątrz w ramach jakichś zabezpieczeń. Wow. I po raz kolejny był filmik, gdzie koleś jakby musi wybić szybę, żeby wydostać się z własnego płonącego samochodu. Eee, to jest jakaś wada oprogramowania, natomiast wiesz, i, i teraz kiedy rozmawiamy o tym, co powinien Lovebrand robić. Po pierwsze pilnować, żeby nie było potknięć w produktach, mhm. a z drugiej strony ta miłość konsumencka, to jednak na, wiesz, jak to się mówi, na, na gniadym koniu jeździ, pstrym. na strym koniu jeździ, dobrze, jakimś takim koniu jeździ, że to jest zmienne, tak, więc, więc oni mogą dzisiaj kochać, ten fidget spinner jest najlepszym przykładem, te mody przychodzą i odchodzą i Love Brand, no ma ten element miłości, który mhm. jest dokładnie tak samo podatny na przychodzenie i odchodzenie. Zastanawiam się, czy każdy... Przedsiębiorca wie, w którym miejscu tej macierzy jest, dlatego że dostaje takie wiadomości od ludzi: na przykład, jestem architektką wnętrz, czy projektantką wnętrz, i nagle skończyli się klienci, przestali zamawiać. No i teraz takie pierwsze intuicyjne wytłumaczenie jest takie: no ludzie mają teraz bardziej przyziemne rzeczy na głowie niż wystrój wnętrz. I Pytanie brzmi, czy tutaj zmiana na to, że ludzie bardziej pokochają mnie, coś pomoże? Czy po prostu nie jest tak, że są takie dziedziny, branże, które w tym czasie no, nie ma siły, no, dostaną w tyłek? Zastanawiam się, czy jestem w stanie wskazać taką branżę, no bo jestem w stanie ją wskazać w pandemii, mhm. ale tylko dlatego, że my byliśmy zobowiązani do tego, żeby nie wychodzić z domu i tak. wszystkie branże, które zależały od tego, że my jesteśmy na zewnątrz, absolutnie zniknęły. Z dnia na dzień z powierzchni Ziemi. Ale jeśli chodzi o takie rzeczy, gdzie nie ma nakazu, jakiejś polityki nakazowej, to nie, my bardzo wolno zmieniamy przyzwyczajenia, więc, więc tutaj to, że ktoś, kto jest architektem wnętrz z dnia na dzień stracił klientów, to nie znaczy, że ludzie przestali się budować i urządzać wnętrza, absolutnie. Wina jest, znaczy jeśli o winie w jakikolwiek sposób, tak? Wina jest po stronie marketingu, wina jest po stronie, na pewno nie klientów, to właśnie o to chodzi, to nie jest tak, że klienci pewnego dnia powiedzieli, och, olał te branże, Także to się nie dzieje z dnia na dzień. Dobra, to jeżeli mówimy y, o tym przejściu od marki do love brandu, hmm. bo to jest chyba najciekawszy przypadek i, i pewnie najtrudniejsze. Dołożyć E, takie racjonalne powody do kupowania to no, chyba jest łatwiej? No, nie wiem. niż dołożyć emocjonalne. No właśnie, nie. Wydaje tak? mi się, że e, dokładanie racjonalnych jest, jest dużo trudniejsze. Przede wszystkim dlatego, że e, my nie podejmujemy racjonalnych decyzji. I mm -hmm. teraz. E, zastanawiam się, czy potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy, które jest trudniejsze, natomiast patrząc na taką, powiedzmy, listę rzeczy do zrobienia przy, przy racjonalnych powodach, uważam, że zawsze jest ktoś, kto jest w stanie coś zrobić szybciej, lepiej, łatwiej, przyjemniej. I to też pamiętaj o, o jakby różnych etapach yy, lejka, tak? czyli, czyli to jest ułatwienie ludziom życia przy zakupie, ułatwienie ludziom życia przy dostawie, ułatwienie ludziom życia przy wiem, używaniu produktu, rozpakowywaniu go i tak tak dalej. Może się okazać, że przegrywasz z produktem, który jest po prostu łatwiej rozpakować. Nie? E, e, z, z, zupełnie poważnie, nie? Dostajesz to samo w środku, ale jest go łatwiej rozpakować, więc, no. więc y, tutaj, y, no. Albo no, szybciej przychodzi do domu. Dobra, a możesz podać jakieś takie przykłady, bo super, że powiedziałeś o tej ścieżce zakupowej, dlatego, że to też otwiera oczy, mhm. że to nie jest zmiana tylko, że ja na stronie sobie zmienię tekst i dołożę tam jakąś historyjkę fajną i to nagle psz, w ogóle spowoduje e, jakąś dramatyczną tutaj e, różnicę w przepływie klientów. Więc czy możesz podać jakieś przykłady, jak na różnych etapach mhm. budować tę wartość i, i y, tą taką racjonalną, jeżeli się da, i emocjonalną, jeżeli się da okay, kilka przykładów. E, jeden z moich ulubionych przykładów to jest Zalando. Zalando Wygrywa nie asortymentem, mhm. nie ceną. To jest firma, która spytaje ciuchy przez internet. Natomiast to, co oni zrobili rewolucyjnie, oni ułatwili proces zwrotu zwroty na Zalando na samym początku były dużo łatwiejsze niż u standardowych. W całej reszcie ta, w internetu. Całej, całej reszcie internetu. Tak. I teraz oni bazowali na badaniach. To znaczy, że Paco Underhill w latach 70. robił badania, gdzie pokazywał, że kobiety na przykład kupują 20-25% rzeczy, które przynoszą do przemierzalni. Co oznacza, że kobiety na zakupach większość czasu spędzają na zwrotach. Więcej czasu na zwrotach niż na zakupach. Nie? I kiedy chcesz klientowi ułatwić proces, myślisz, hej, sprzedaje ciuchy, Kobietą sprzedaje ciuchy. E, co jest integralną i największą częścią tego procesu, to nie jest ku napłacenie. Wbrew pozorom, nie? to jest zwracanie. I teraz to jest coś, co Zalando zrobił i wygrał wielki interes, niezależnie od kryzysu. nie? Więc, więc to jest mega racjonalne. Rzecz, ja, ja to bardzo lubię, dlatego że to jest rzecz, która ci się gapi w twarz od lat 70., w sensie w badaniach to widać, ale nikt tego nie dotknął, bo nie połączył kropek. Nie? Więc, więc, Albo się to. bał. Albo się bał, tak. A propos strachu. Poprzedni kryzys ekonomiczny, 2008 rok, amerykański rynek samochodowy, wszystkie marki zaliczają spadki. Poza jedną, Hyundai. Który y, zalicza wzrosty i to całkiem spore, dlatego że y, robi coś takiego, co się nazywa redukcja niepewności, e, czyli obiecuje zwrot pieniędzy bez zadawania pytań w momencie, kiedy stracisz pracę i nie stać cię na y, spłacanie, spłacanie rad, rad za, mm -hmm. za ten samochód. E, i teraz to się nazywa ubezpieczenie utraty pracy. Cudowność na przykład te, tego case'u polega na tym, że na 300 milionowym amerykańskim rynku trzy osoby się zdecydowały na zwrot tego samochodu. I teraz nie jestem absolutnie pewien, że to była konkurencja, która chciała sprawdzić ten. Zgodnie z tym znowu prawem Skobla, o którym ci mówiłem. I znowu to są badania, które gapią się na nas od lat 90. I my wiemy, że samochód jest jednym z najbardziej luksusowych dóbr i ludzie... Jeśli im się pogarsza sytuacja ekonomiczna, będą jakby odcinać z dołu, a nie z góry. I to jest coś, o czym Hyundai się przekonał cudownie. Znaczy inni oczywiście też, ale jakby z pozycji przegranego. Więc, więc tutaj tych sposobów jest, jest naprawdę bardzo dużo. Mhm. A w przypadku Izalando i Hyundai, no to są, to są wielkie organizacje. Absolutnie. Jeżeli jestem jednoosobowym usługodawcą, mhm. to, to nie wiem, architektem wnętrz, albo jestem copywriterem, albo kimś tam jeszcze, to gdzie tutaj widzisz takie, wiesz, najniżej wiszące owoce? Na którym etapie procesu zakupowego? Mm -hmm. y Najłatwiej jest właśnie się wyróżnić albo przekonać klienta o tym, że my jesteśmy lepsi niż reszta rynku. Jeszcze nie wiem, czy jest taki, w którym jest najłatwiej, natomiast no, jestem absolutnie pewien, że są etapy. Mhm. Tak więc, więc masz etap, nie wiem, kiedy klient poszukuje. Mhm. Po, po pierwsze, dobra, gdybym miał mówić od, od samego, samego początku. Jednym z najbardziej niedocenianych zjawisk w psychologii konsumenta jest efekt znajomości. To znaczy, że jeśli ja widziałem Twoje logo gdziekolwiek, w jakimkolwiek kontekście, uznaję, że jesteś ładniejszy, fajniejszy i tak dalej. Mnóstwo pozytywnych cech Ci przypisuje. Więc nawalanie klienta logotypem poryju, e, gościa, który dopiero zamierza zostać Twoim klientem, jeszcze, jeszcze nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, jest jedną może nie z najprostszych rzeczy, a najbardziej skutecznych, jeśli Ci się uda. Aha. Więc jeśli jesteś architektem wnętrz, to Twoim klientem jest człowiek, który y, sobie właśnie urządza wnętrze, albo zamierza, no on się w tym momencie rozgląda. Zastanawiasz się. Co ten człowiek robił kilka dni, tygodni wcześniej? Czy możesz mu w tym pomóc, tak? Yy, pomóc mu znaleźć najlepszy sklep budowlany, pomóc mu, yy, nie wiem co tam jeszcze, kredyt yy, na, na mieszkanie. I przez pomóc rozumiem nawet content marketing, tak? Czy, czyli napisać artykuł, który mówi, hej, na co musisz zwracać uwagę, kiedy załatwiasz z bankiem kredyt. Teraz ja czytam ten artykuł, widzę z boku twoje logo, potem szukam projektanta wnętrz, z całej listy na Google, wybiorę twoje, Dlatego, że widziałem je wcześniej. My sobie z tego do końca nie zdajemy sprawy, ale, ale tak jest. Potem przychodzą takie standardowe rzeczy, tak? czyli dostarcz mi coś szybciej, lepiej, więcej. Tak? I to rzeczy, które są dla mnie ważne, a niekoniecznie są racjonalne. Myślę nad, nad przykładami nieracjonalności naszych. Pierwsze, co mi przychodzi, to, to oczywiście fryzjer, którego jest czysto. Nie? nasza ogólna, branża, fryzjer. Fryzjer i pizza, to tak, jest. Tak, fryzjer i pizza. Nie, ale, ale zobacz, pizza, składniki do wyboru, więcej składników do wyboru, nie tych. Płacisz za tak naprawdę tyle samo, ten, ale menu, w którym jest 20 składników, jest gorsze od menu, w którym jest 40 składników. Nie, więc, więc takie składniki do wyboru. Liczba native speakerów w szkole językowej. Znowu, korzystasz z jednego, nigdy nie zobaczysz więcej niż jednego, tak. ale szkoła, w której jest trzech, jest gorsza od szkoły, w której jest trzynastu, nie? Więc, więc to tak wygląda. Aha. Um, dobra. Zakładając, że chcemy te zmiany, które wprowadzamy, jakoś zakomunikować, czy ten sposób komunikacji dzisiaj powinien się różnić od sposobu komunikacji trzy lata temu? Jak? Hmm, powinien się różnić... Wiesz co? Po pierwsze, właśnie ta redukcja niepewności. To znaczy, że kiedy rozmawiamy o konsumencie, który jest w kryzysie, on zwraca uwagę na inne rzeczy. Pomimo tego, że może, i to w końcu się tak może okazać, on nie zachowuje się inaczej, mhm. ale zwraca uwagę na inne rzeczy. I to zapewnienie go o bezpieczeństwie, zapewnienie go o tym, że bezproblemowy będzie zwrot, jest ważniejsze niż zapewnienie go o tym, że będziesz szczęśliwy i będziesz mógł wyjechać na wakacje. Wiesz, rozumiesz, zmienił nam się styl życia, e, albo przynajmniej postrzeganie pe pewnych rzeczy w tym stylu życia, więc, więc zwracanie uwagi na te takie mm, łatanie bólu, dużo bardziej niż obiecywanie przyjemności. Bo mamy znowu dwa typy konsumentów. Napędzanie bólem, napędzanie przyjemnością, tak? Mhm. E, dzisiejszy konsument w kryzysie ma dużo bardziej zwracane uwagę. Nie wiem, czy jest taki, taki zwrot, ale jak oglądasz, wiesz, telewizję, czy też gazety, czy coś, masz zwracane uwagę, zwracaną uwagę na bóle twoje. Wiesz, otwieram gazetę, natomiast prąd drożeje, obniż rachunki. Teraz ja być może nie czuję tego jeszcze, no ale kurczę, przeczytałem artykuł, mówię, kurde blady, muszę coś obniżyć rachunki, nie? Mhm. E, więc to, i teraz adresowanie tych, tych bólów jest dużo ważniejsze niż obiecywanie przyjemności dzisiaj. Mm, Okej, okay. a czy w ogóle w komunikacji z klientami poruszać takie wątki jak, jak kryzys, jak inflacja i tak dalej? Czy wiesz, bo no, z jednej strony uh -huh. to pomoże nam różne rzeczy uzasadnić, uwypuklić i wzmocnić w tej naszej komunikacji. Z drugiej strony, pytanie, czy w ogóle wiesz, wchodzić w te wątki, bo wiadomo, że one są kurcze, no dołujące po prostu. Tak i nie, to znaczy tak i nie dołujące, bo bo odpowiadając na twoje pytanie, absolutnie wchodzić w te wątki, dlatego że po pierwsze twój konsument nie jest głupi. Eee, on żyje w tym kryzysie. A po drugie, to co ja zawsze powtarzam, masz mówić językiem twojego klienta. Jak on myśli o kryzysie i ma ten kryzys gdzieś tam w głowie i na czubku języka, to ty też więc y, tutaj w ogóle nie ma dyskusji. Traktowanie kryzysu jak tematu tabu i chodzenie wokół tego na paluszka absolutnie bez sensu, tak jak wszystkie inne tabu. Zobaczmy, w tej chwili jest mnóstwo akcji społecznych, odczarowujemy tabu. Jedno, drugie, trzecie. E, dlatego, że okazuje się, że utrzymywanie ich szkodzi nam i w długiej i w krótkiej perspektywie nam szkodzi, więc e, w najkrótszej nam pomaga. Czyli ja nie mam jakby w rozmowie teraz, tu i teraz z Tobą e, nieprzyjemności, natomiast e, nie, w ogóle, w ogóle bym się nie odżegnywał od tego. Dobra, to jeżeli teraz słucha nas ktoś, kto oferował, jak mu się wydawało, usługi premium, miał ceny takie, no powyżej średniej, miał dobrych klientów, ale, ale, ale miał takie usługi raczej jednorazowe. Znaczy nie, że miał stałych klientów, tylko po prostu no, ciągle przychodzili nowi i ci nowi przestali przychodzić. Co ty byś zrobił na miejscu takiej osoby? Po pierwsze, zwiększyłbym częstotliwość kontaktu z potencjalnymi klientami. To jest znowu, wracamy do efektu znajomości, a to jest mega ważne. To znaczy, że do tej pory, ponieważ te zakupy były traktowane dosyć frywolnie, mhm. e, tego przekonywania musiało być mniej, a, a w tej chwili, jakby ta i, i, ilość kontaktów, musi być większa. To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, przesunąłbym akcenty w komunikacji. Czyli dokładnie to, co Hyundai zrobił, czyli już nie kupujesz samochód, będziesz tam przyjemność jeżdżenia i ojezu. E, tylko jeśli cokolwiek się stanie, drogi kliencie, bez żadnego problemu, bez zadawania pytań, oddamy ci kasy. I to jest argument za tym, żeby kupić produkt versus inne produkty, które być może są porównywalne pod względem cech, ale nie do końca adresowały twój ból. Nie? Mm -hmm. więc, więc to jest druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę. E i po trzecie, zastanowiłbym się, czy jest coś, za co klient może mnie pokochać. Czyli ten całkowicie nieracjonalny argument, który mogę mu powiedzieć, gdzie jest najprostsza rzecz. Pomagamy ofiarom wojny, tak? Angażujemy się w to. Jesteśmy po konkretnej stronie tego konfliktu i absolutnie się, się w to angażujemy. Bary, które piszą, na przykład, nie wiem, Putin. To jest najprostsza rzecz, którą możesz zrobić. I naprawdę rewelacyjnie działa, tak? To znaczy, że, że ja, ja potrzebuję tych takich iskierek w tym całym świecie moim mrocznym. Teraz będziesz musiał na podcaście zrobić Rated R. Eee, nie, tam, wiesz, się gwia gwiazdki, gwiazdki wstawimy. Eee, dobra, mówisz zwiększyć częstotliwość kontaktów. Super. Tyle tylko, że eee, z jednej strony w jaki sposób to robić? Dlatego, że jest, jest taki hałas wokół nas i tyle informacji, że no, ciężko wybrać jakiś kanał, w który się przebije. To po pierwsze. Po drugie, też ludzie, jak, jak, jak rozmawiam z ludźmi, to widzę, że coraz częściej ludzie po prostu chcą się wyłączyć. Oni nie chcą więcej chłonąć informacji i słuchać. Więc poza tym, że kanały. i social media przede wszystkim utrudniają nam dotarcie do tych naszych odbiorców, bo algorytmy wycinają 95% naszej społeczności z tego, co my piszemy, to w dodatku te 5% też jakoś on, on, wiesz, oni by chcieli się zrelaksować, oderwać, a nie żebyś tym tam opowiadał, że, że tutaj jakieś oferujesz bezpieczeństwo czy cokolwiek. Więc ja jak nie się... mam problemu. Znaczy, po pierwsze, zobacz, na Instagramie jest bardzo niewielu pisarzy, których obserwuję. Jednym z pisarzy, których obserwuję, najbardziej właściwie obserwuję, i to jest człowiek, którego sprawdzam codziennie, jest Marcin Meller. Aha. Z jednej bardzo prostej przyczyny. Marcin Meller naparza memami. Daje mi tak naprawdę rozrywkę. Ja wchodzę na Instagrama dla rozrywki, Mówię, stary naważasz to I teraz, niestety, Marcin Meller pomiędzy naparza również informacjami o swoich książkach. Wy niestety, biorąc to w bardzo gruby cudzysłów, oczywiście, z pełną sympatią, dlatego że. To jest jedyny autor, o którym ja wiem, co napisał i kiedy ma spotkania autorskie. <laughs> e, dlatego, że widzisz, właśnie zapewnił mi tę rozrywkę. I, i, kiedy Czyli mówisz... zabija te brokuły w Dokła, cukierki. Dokładnie tak. I teraz, mm -hmm. kiedy mówisz, ludzie chcą się wyłączyć, oczywiście, że tak, ludzie chcą się wyłączyć od tego, co powiedziałeś na końcu tej wypowiedzi, że teraz będę ci ku nas sprzedawał. Tak? Tak, tak. Natomiast ja się nie zamierzam wyłączyć z rozrywki. Bo powiedziałeś, konsumenci chcą się wyłączyć. Ja nadal przeżywam 24 godziny chłonąc różne rzeczy, bardziej świadomie zwracając uwagę na, na to, co chłonę właśnie. Jak, jak to na mnie wpływa. I wybieram to, żeby chłonąć rozrywkę. Więc jakby jak opakujesz mi to w rozrywkę, e, drobny komunikat w dużą liczbę rozrywki, ja to bez żadnego problemu połknę. E, Dobra. Więc, więc to, jest, to jest jakby jeden kawałek. Okej, okay, a kanały? Wiesz co, e, tutaj jest kwestia dosyć dużej kreatywności, no bo e, zasada ogólna, taka, którą ci powie strateg i, i e, ona jest, cudownie brzmi i nijak się do niczego nie nadaje, e, idź tam, gdzie jest uwaga twoich klientów. Nie? Tak. Czyli, czyli tak naprawdę do, dopiero wtedy musisz zacząć kombinować, ale Właśnie, ludzie podchodzą do tego mało kreatywnie. To, to jest temat, z którym czasem walczę z moimi klientami. Czy, czy na przykład zachłystywanie się tym przysłowiowym Instagramem, czy czymkolwiek innym. Jesteś w branży jakiejś modowej, musisz mieć Instagrama. No nieprawda, tak? Jeśli prowadzisz butik, nie wiem, brafitting w jakimś mieście. To masz dotrzeć do ludzi z tego miasta i niekoniecznie przez Instagram jest mnóstwo innych rzeczy, które, które ci ludzie chłoną. Więc nie jestem w stanie ci odpowiedzieć dzisiaj na przykład ej, używaj takich, a takich kanałów. Nie. E, każda grupa docelowa jest inna. E, oni zwracają uwagę na inne rzeczy. Twoja robota to jest obserwować tych klientów. To się zaczyna od naprawdę drobnych rzeczy. E, coś, co e, też czasem pokazuje na jakichś takich grupowych zajęciach. Mówię, wyciągnijcie swoje telefony. E, tam jest taka funkcja e, czas przed ekranem. Na iPhone'ie się nazywa czas przed ekranem, na Androidzie się pewnie jakoś inaczej nazywa, ale e, która mierzy jakby w jakich aplikacjach spędzacie czas. E, dawajcie pierwszą trójkę. E, co tam jest? I teraz, jeśli ludzie mają tam YouTube'a, to znaczy, że do ludzi takich jak ty docierasz przez YouTube'a. Jeśli ludzie tam mają, nie wiem, mail, nie ma z tym problemu. Ludzie tam mają Facebooka, Instagrama, TikToka. E, wszystko mi jedno. Różne dziwne rzeczy czasem. No bo jeśli mm, twoją główną aplikacją jest Candy Crush Saga, e, nie ma szans, żebym się wepchnął przez jakikolwiek inny kanał, niż jakby reklamy w Candy Crushu. E, a, a da się to zrobić, żeby, żeby nie było wątpliwości. Więc, więc tutaj jest kwestia tego właśnie, do kogo i w jaki sposób. Za moment wracamy do rozmowy z Pawłem. Przekonamy się, czy on sam rzeczywiście stosuje to, do czego namawia innych. Wcześniej tylko przypomnę, że mam też dla Ciebie prezent do pobrania, prezent od Pawła, który ułatwi ci wdrażanie tego, o czym rozmawiamy. Szczegóły za parę minut. Przypomnę też, że jeżeli chcesz nagrywać podcast, który wzmocni Twoją markę i przyciągnie najlepszych klientów, to właśnie jest doskonała okazja, bo do 19 października 2022 trwa sprzedaż mojego kursu Podcast Pro. Następna okazja, żeby do niego dołączyć, dopiero w przyszłym roku szczegóły na stronie podcastpro.pl. Wracamy do rozmowy. Paweł na co dzień doradza innym przedsiębiorcom, co zmienić, żeby było lepiej w ich firmach. Posłuchajmy, czy wprowadził też ostatnio zmiany we własnej firmie. Tak, e, e, to znaczy, że my w ogóle wystartowaliśmy z Idrasilem, czyli zupełnie Nowym źródłem przychodów. To jest, to jest jedna rzecz. Um, zrobiliśmy. Jest to społeczność, żeby było jasne, bo może nie każdy jedzie. No Aha, uwaga, e, idzie reklama, nie? Oglądaliście teraz te wszystkie rzeczy takie <laughs> pożyteczne i teraz Paweł Was będzie nawalał reklamą, nie? E, nie, to jest społeczność dla właścicieli firm. Zaprojektowałem ją właśnie w taki sposób, gdzie myślałem sobie, kurczę, badę, jest mnóstwo rzeczy, które ja, właściciel firmy, chciałbym wiedzieć, kiedy kuna zaczynałem e, i nikt mi nie powiedział, i to są rzeczy, które wrzucam sam właśnie na Yggdrasila, więc, więc to jest płatna społeczność, ale mm, właśnie, tam są abonamenty, stałe źródło przychodu, dosyć stałe, ja, ja się czuję spokojniej jakby mając Yggdrasila, bo wiem, że na jakimś tam poziomie mam stałe źródło przychodu, bo dużo rzeczy my robiliśmy w ramach takich one-shotów, znaczy jeśli robisz warsztaty czy cokolwiek innego, no to robisz one-shoty. Oczywiście, że podnieśliśmy ceny. Nie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Nie obniżyliśmy cen, podnieśliśmy ceny na wszystkie usługi w, w czasie kryzysu, dlatego, że to jest sposób, w jaki, w jaki to się powinno robić i nadal kalendarz jest jakby dotąd wypełniony i to. Eee, pracujemy też nad innymi rzeczami, typu na przykład ułatwianie klientom dostępu do pewnych informacji, tak jakieś raporty czy coś tam, po to, żeby właśnie zwiększyć tę postrzeganą wartość usług. Zmieniamy, no ale to jest takie zmienianie, widzisz, e, Wracamy do tego, kiedy jest najlepiej posadzić drzewo, a nie robiliśmy żadnych wielkich, gwałtownych ruchów z powodu kryzysu. Ten kryzys przed dosyć niespodziewanie. Myśmy byli już jakby w kilku procesach. E, dlatego, że cały czas zmieniamy i poprawiamy i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc zupełnie poważnie, a propos tego, że marki Premium e, przetrwają kryzys. E, nie dupnęło nas. W ogóle nas nie dupnęło, więc, więc y, tutaj. Mówię to że tak trosz, troszkę dumą, tak? że, że no udało się wybudować coś takiego, że nie dupnęło nas. Po raz któryś z rzędu, bo to nie jest już pierwszy kryzys, kiedy istnieje. To był Paweł Kaczyk. Uzupełnieniem naszej rozmowy jest prezent do pobrania, o którym już wspominałem, a teraz powiem więcej. Jest to taka. Tabela, która pomoże ci rozplanować wartość dla klienta na różnych etapach ścieżki zakupowej i dzięki temu skuteczniej sprzedawać. Być może brzmi to trochę skomplikowanie, ale sama tabela jest naprawdę prosta. Znajdziesz ją na stronie mała maławielkafirma.pl, ukośnik 412. To tyle ode mnie na dziś. Dzięki Wielkie. Do usłyszenia.